Cześć, witam wszystkich na kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu szczupaczki. Jestem w tym samym miejscu, gdzie dwa filmiki temu miałem obranie od razu z rana na martwą rybę, co mi ten ładny szczupak poszedł. A mam nadzieję, że coś dzisiaj też weźmie na próbka. Jak widzicie, będę próbował też na powierzchniowe przynęty. Jestem dokładnie w tym samym miejscu. Tutaj fajna płocizna jest. Także mam nadzieję, że coś tutaj siedzi, coś weźmie. Jeśli nie, to oczywiście podżerkuję, pospinninguję. Wszystkiego dzisiaj popróbuję. Jeśli będą jakieś ataki, to chyba do końca dnia będę się bawił właśnie na powierzchniowe przynęty. Także trzymajcie kciuki. Zachęcam do polubienia filmiku, do subskrypcji kanału. No i miłego oglądania. Za chwilę 14, będę się pomału zaraz zwijał. Podsumowanie, miałem w sumie 4 uderzenia, wszystko na szczurka. Parę słów o szczurku. Ona jest to taka typowo 100% przynęta powierzchniowa, bo idzie jakieś tam z 20 do 50 chyba centymetrów poniżej powierzchni. Ale no coś się na nią działo. Cztery uderzenia, jeden szczupak złowiony, jedna spinka. Także no na pewno jeszcze będę go nieraz używał, bo uratował dzisiaj dzień. Ilekroć zmieniałem przynętę na jerka, czy na jakąś gumę, czy na żabę, czy na kaczkę, to już nic się nie działo. A jednak no, dzisiaj ten szczurek uratował mi dzień. Także fajnie. Na trupka zero brań. No i to tyle. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał i do następnego.